Cześć Mateusz. To ja, Polska. Rząd PiS rządzi mną 8 lat, ale widać, że dalej słabo się znamy. Radziłam sobie bez ciebie, chociaż pieniądze z Unii, które bezmyślnie blokujesz, bardzo pomogłyby mi w termomodernizacji budynków, o które podobno tak bardzo się martwisz. Gdybyś na chwilę wysiadł z rządowej limuzyny, to zobaczyłbyś, ile pracy już wykonały samorządy. Nowe windy, parki, remonty elewacji. Chcesz lepszych posiłków w szpitalach? To czemu od 8 lat serwujesz czerstwy chleb? Dla wiernych władzy posiłek się znalazł. I to nie byle jaki. Na oddział onkologii zamówiłeś chleb z masłem, a Duda sobie do pałacu 9 ton owoców morza. Nagle zacząłeś troszczyć się o rolników? To gdzie byłeś, kiedy nielegalne zboże zalewało Polskę? I gdzie jest lista firm, które na tym zbożu zarobiły? Czyżby byli na niej twoi ludzie? Po 8 latach przypomniałeś sobie, że trzeba dbać o wszystkich, nie tylko o swoich. Ciekawe, o czym przypomnisz sobie jutro.